jaka maniana na tym trackstopie jest. Jak fucking, kurwa, kolejka jak fucking za jakichś czasów apokalipsy. What the fuck? Ja tylko chcę jakiś hamburgera kupić, kurde, tylko. Ja dziękuję, ludziska, w pizdu. Nie dość, że klęska żywiołowa ze śniegiem, to jeszcze klęska. Klęska w sklepie. Ale wiecie co, chyba dlatego, że to jest jedyny sklep otwarty w okolicy. I kurwa. Chyba wszyscy tu się zjechali. Aniana, kurde, ludzie, tam jest milion ludzi w tym na trackstopie. Tu wszystko zajebane. Gostek mówi mi, że na północy, gdzieś na Dallas, tam są jakieś inne trackstopy. To bardziej chyba u Fort Worth, tam przedmieścia Fort Worth bardziej. Nie, tam w ogóle nie ma, kurde, prądu, nie ma paliwa. Mówisz, że tu przyjechał. A tutaj, kurde, nawet nie ma miejsca, żeby parkować się, nie? Ale chociaż mówi, że paliwo wziął. Ja pierniczę, ludzie, wiecie co? Następna sytuacja. Kurwa mać, Gostek, ty, o kulach, fucking, nie? Widzę, że ledwo co chodzi, kurwa. Wziął sobie jakąś tam kawę, kurwa, czy coś takiego. Pyta się, czy ktoś może zapłacić. Znaczy, Gostka się pytał, czy może zapłacić, nie? Bo widzę, że, kurwa, Gostek ledwo co chodzi. Nie chciał, kolejka była jak skurwysyn. A Gostek, ty, nie, kurwa, ty masz czekać w kolejce, kurwa, ja pierdolę, ty. Ja powiedziałem, Gostek, weź kawę, co chcesz, kurwa, chcesz, weź coś więcej, kurwa. Gostek sobie hamburgera jeszcze wziął, ja pierdolę. Kurwa, za jakieś głupie kilka dolarów, skurwysyny, nawet inwalidy, kurwa, nie ten. Inwalidy nawet, kurwa, nie pomogą. Jebale, ty, Gostek się rzucił do Gostka, kurwa, no. Że nie, kurwa, ja czekałem w kolejce, ty nie będziesz czekał w kolejce, kurwa. Też czekałem w kolejce, ja mówię, ej, brother, ja mówię, kurwa, chodź, daj mi, co to masz, kawę, weź co chcesz do jedzenia. On powiedział, nie, okej, okay, I'm just gonna take a hamburger, nie. Kurwa mać, ja pierdolę. Ile mi to kosztowało, 4 dolary, kurwa, wszystko? Ale kurwa, inwalida, Gostek ledwo co, kurwa, chodzi na kulach, ja pierdolę. Skurwysyństwo amerykańskie, chuje, kurwa. Ja pierdolę, każdy o sobie myśli, przesadnie, kurwa, nie. Fuck you, kurwa, chuje, kurwa. Ja pierdolę, co tu się dzieje, kurwa. What the fuck, motherfuckers, kurwa. Ja jestem wkurwiony, zaraz ktoś pierdol, kurwa, wstanie, kurwa, mać. Tak jak ten, jak Mordkę mówił. Ale Marecki, powiedz mi. Dobra, chuj z tym, ty. No, kurwa, ty, inwalidzie? To nie jest jakiś inwalida, jakiś wojenny. Gostek, kurde, o kulach widać, że tam jakiś ten miał problem z nogą, bo ledwo co, kurwa, chodził. Pyta się, kurwa, czy może mu dać 2 dolary chujowi jebanemu, kurwa. 2 dolary, żeby kawę mu kupił i dam mu te 2 dolary, on poszedł. Nie, a ten mówi, nie, kurwa, ty w kolejce będziesz stał, tak jak każdy inny. Ja mówię, ej, ja tylko ręką mówię, ej, brother, come here, kurwa. Nie, mówię, fuck, ja zapłacę za ciebie, weź jeszcze coś do jedzenia, kurwa, nie. Bo byłem, kurwa, trzeci w kolejce, mówię, weź co chcesz do jedzenia, ci zapłacę, kurwa, nie chcę żadnej kasy. Kurwa, ja pierdolę. I co, 4 dolary, kurwa, mi to kosztowało 4,50, czy tam chuj wie co. Ja pierdolę Gostkowi, kurwa, który ledwo co chodzi o kulach, kurwa. Kawę, kurwa, jakiś fucking hamburgera, a kurwa, Amerykanin taki pierdolony. Nie, kurwa, czekaj w kolejce, kurwa, ja pierdolę. A idźcie, fuck, ja dziś jestem tak nabuzowany, kurwa. Ja pierdolę, jak wszyscy mnie wkurwiają do kurwy. Się muszę w ogóle ogolić do kurwy jebanej, kurwa. Kurwa, nie wkurwiajcie mnie do kurwy dzisiaj. Ja pierdolę, kurwa, what the fuck, co się ze mną, kurwa, dzieje, what the fuck, man. Kurwa, ci ludzie już stracili, kurwa, fucking ludzkość. Dzisiaj Hinduści mi dali, kurwa, herbatę, kurwa, jakieś ciastka po ludzku. A ten się pyta i jeszcze mu daje pieniądze. Czy możesz mi zapłacić? A ten, nie, kurwa, ja w kolejce czekam. Ty też będziesz czekał. Ja mówię, no ja pierdolę, kurwa. Jebana szmata, kurwa, skurwysyn amerykański. Kurwa, fucking, ja nie wiem, what the fuck, o co tu chodzi, kurwa. Ja pierdolę, ja, kurwa, imigrant z Kanady, kurwa, Gostkowi zapłaciłem za ten, kurwa, no bo ja się, nie wiem, czuję się bardziej, kurwa, może zżyty z ludźmi, kurwa, niż ten, bo to był jakiś latinos, a tamten taki biały redneck widział latinosa, powiedział, a nie, ty będziesz czekał, kurwa, fucking rasista, kurwa, szmata jebany, kurwa, nie, to ja z Kanady, imigrant tak samo, kurwa, wziąłem latinosa, kurwa, zapłaciłem mu za fucking hamburgera, kurwa, 4 dolary, no, kurwa, ludzie, no.
Ja pierdolę, jaka fucking znieczulica. Fuck you, kurwa, ja pierdolę, fuck you. Dlatego ja nienawidzę ludzi. Ludzie mnie wkurwiają, bo to są skurwysyny znieczulica. Każdego chuja bym zapierdolił, bo kurwa, to jest znieczulica. Ja pierdolę, jak mało ludzi jest normalnych, kurwa. Mało, kurwa, ludzi jest normalnych, kurwa. No ja pierdolę, inwalidzie nie, jeszcze Gostek dał ci kasę, kurwa, żeby zapłacić, to nie. Ty kurwa renneku pierdolony biały chuju, powiesz, bo to jest latynos, a nie czekaj w kolejce, a jebaj się ty kurwo, ja pierdolę, kurwa. Tylko tam security biło, bo tam zaczęli się kurwa kłócić, nie, to tam security uspokoiło kurwa i wszystkich, ja powiedziałem temu gostowi, mówię, ty daj mi to kurwa, ci zapłacę za wszystko kurwa, co chcesz, weź se kurwa jedzenie kurwa, ja pierdolę. I Gostek kurwa, widać, że to nie był jakiś kurwa taki pojebany, bo go wziął hamburgera, powiedział jeszcze dziękuję bardzo, kurwa, jeszcze fucking praktycznie wiesz, kurwa, fucking łzy w oczach miał się kurwa, ja pierdolę, kurwa, szmaty, kurwy jebane, kurwa, ale ja dzisiaj kurwa nienawidzę ludzi, a fuck you kurwa, to dzisiaj mnie potwierdza, kurwa, ten skurwysyn, co kurwa czarny, co mi pierdolił, kurwa, nagle, kurwa, ja tu będę parkował, kurwa, co mówię, wow, relax, mother, relax, fuck, what the fuck, nie? A teraz ten, kurwa, ja jebie, what the fuck, co tu się dzieje, Ameryka, ty, Ameryka jest taka podzielona, że ja pierdolę, kurwa, no. Ja jebie, a jebać was, kurwy, psy wszystkie, kurwa, chuje jebane. Kurwa, każdy mądry jest, kurwa, co do czego przyjdzie, kurwa, każdy będzie, kurwa, srał pod siebie, jak w pierdol ma dostać. A idźcie wy w kurwę, kurwa, kończę to na ten. Widać z daleka na... Widać... Dallas Skyline. Następny dzień, próby dowozu gnojstwa. Prosto, a tu trzeba było na przykład zjechać 75.
tak, takie balkony, ale takie balkony na szybie. Kurwa, ty, balkony na szybie, what the fuck, ty. Ty, szklany budynek z wystającymi balkonami, to tak wygląda, jakby z szyby to powstawało. Dobra. Budowniczo z Tigerem. No Gostek, spadaj, bo ja nie chcę zjeżdżać. Nie wiem, czemu ten GPS mnie wysyła na jakieś kurwa boczne drogi takie, kiedy normalnie mogę na 635 przejechać. Ale ludzie, jedno co powiem, nie przeszkadza mi przejeżdżać przez takie miasta, że każdy w domu siedzi. Tak zawsze było, chociaż ja nie chcę, żeby ta pandemia zawsze była, albo taka pogoda. Ale żeby tak to wyglądało, że każdym razem przejazd przez miasto, no ludzie, to byłoby piękne, kurde. Szczególnie taki Dallas, to zawsze jest. To jest zawsze jest syf, szczególnie w centrum, no. Którejkolwiek przyjeżdżasz, to ty kurwa jest zawalone, no. Więc mówię, skutki pandemii plus prawdopodobnie spodziewanej. Słuchajcie, tutaj za jest wtorek, następny wtorek ma być 20 stopni. No to jest taka pogoda tutaj, no teraz. 20 stopni, to jest normalna pogoda w tych czasach teraz. W lutym, no koniec lutego. A mamy, kurde, w nocy było, schodziło aż do minus 20. No ludzie, no to jest fucking, what the fuck? To miasto, to nie jest przyzwyczajone takich temperatur, no. Ja dziękuję. America the greatest. Nawet kurwa the greatest mają te fucking wahania temperatur. Ty, no bo ludzie, ja jeszcze czegoś takiego nigdy nie przeżyłem. Dobra, zamknij ryj. Zamknij ryj. Przestań pierdolić głupoty. Nie wkurwiaj się na ludzi, nie wkurwiaj się na Murzyna, nie wkurwiaj się na Białego, który cię wkurwił. Znaczy Białej na mnie wkurwił, ale wkurwił mnie zaraz ty nosa. Kurwa, dlatego mówię, fuck ludzie, jak kurwa coraz bardziej ludzi nie lubię, nie? Kurwa, nienawidzę. Nie to, że nienawidzę, ale nie lubię ludzi, no ludzkości, no. Nie wiem, ktoś podziela moje zdanie, czy nie? Kurwa, dlatego zawsze z dala od ludzi wypierdalać. Lubię spotkać się, nie, lubię się spotkać z ziomalami, pozytywni ludzie jak najbardziej, ale kurwa takie kurwa tacy ludzie w stylu tylko ja, tylko ja, only me, shut the fuck up, you fucking piece of shit, motherfucker. Tacy ludzie mnie kurwa wkurwiają, nie? Jestem, ale chodzi ja, że na przykład nie zawadzę nikomu innemu, że ja jestem tylko ja się liczę, tylko ja. Ale ja nie będę kurwa ludziom na złość na przykład robił, nie? Tak, ja się liczę, ja. I tak powinno być, każdy, nie wiem, uważać się za najważniejszego. Ale nie kurwa, jak innym szkodzisz, spierdalaj kurwa, no fucking. Dobra, wczoraj się wypowiadałem już o tej walidzie. Murzyn też kurwa. Relax, motherfucker. Kurwa, można normalnie. To, że sfrustrowany jesteś, bo nie miałeś zębów, kurwa, brzydki jak noc. Kurwa, brzydszy ode mnie, kurwa, chuj był. Aby w czapę dostał, jeszcze by następne zęby stracił, kurwa. Bo takich ludzi, tacy ludzie po prostu podkurwiają, nie? Dobra, nie jestem tutaj, żeby być agresywnym. Jestem tutaj, żeby promować peace and love, motherfuckers, peace and love. Dobra. Trzeba było mnie na kolt. Dobra, muszę ten, bo kurde, muszę Google'a. Coś mi tu chyba nie pasuje. Kurka z rozrywki. Wczoraj tu byłem. Ale Gostki, tak kurwa, weź się. Kurwa, tak z głową, co?
stop, ludzie! Kurwa, nie działa światło. Fucking stop. What the fuck, dude? Kurwa. Ja pierdolę. Dobra. Ludzie mają to gdzieś. Słuchajcie, w ogóle, kurde, problem jest w Dallas. Podobno nie ma... Jest problem z paliwem, kurde. Wczoraj niby zabrakło, dzisiaj nie wiem, czy jest. Tam na Flying J, nie wiem, na tych innych. Kurde, tak trochę... To mi nie podoba się, bo ja IDF-a mam, kurde, bardzo mało. 1/4 i paliwa 1/4, więc ja będę musiał... No jak, kurde... Kurde, nie wiadomo, z tym się planuje. Ja, więc ja tak długo nie pociągnę, muszę, cholera... Gdzieś się... Muszę gdzieś, kurde, się zatankować, więc to mi tak trochę nie podchodzi. Nie wiem, co dzisiaj będzie. Czy mnie zostawią tu, czy nie, kurde, najlepiej stąd... Najlepiej to było, gdyby mi dziś powiedzieli, że jutro po południu gdzieś mam jakiś odbiór i żebym dzisiaj jeszcze, kurde, został w Rekstopie jutro z samego rana dał czadu, nie? Wypad z tego raju robił, nie? Ale już tak będzie. Ty, ja tutaj bym na tą ulicę mógł skręcić.
co? Sto tutaj, dobra. Bo wczoraj, jak oni tak se olali to, taka jakaś niepoważna firma, żeby tak olać i nie zadzwonić nikomu. Więc jak to dzisiaj by nie wyglądało? Z tą firmą całą. Czy to kurde dzisiaj będzie zawalone w takim razie, bo kurde wczorajszy nie zostały spełnione te transporty. Cały transport. A nic, zobaczymy. Teraz się okaże podjazd z innej strony. Jak to będzie wyglądało dzisiaj? O, ciężarówki stoją. Ty, no nie mów mi, że kurwa to samo będzie dzisiaj. Ty. What the fuck, man. Kurwa, ty, to już zaczyna być fucking... To już zaczyna być przesada, jak tu nikogo dzisiaj nie będzie. What the fuck? O, wszędzie stoją, kurwa. Motherfuckers, man. No to ładnie. Kurwa, nie ma dzisiaj nikogo też? Skurwysyny pierdolone. O jebana rasa. No, 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 man, not easy. Five, hit, five. Niezłe jaja. Raz wam wytłumaczę. Ciężarówki stoją, czekają. Następne to jest ten kiosek, co mi wczoraj dał herbatę z drugim kolegą. Firma zamknięta. Ale jaja. Ale jaja. Ludzie, kurde. Niezłe jaja. No ale co zrobisz? Czekajcie, zraz wam powiem. Co mi zimno jest. Nie wiem dalej, co będzie się działo. Założę bandanę. Teraz bym mówił tak. Nie, bo nie chcę, żebyście moi ryje widzieli już, kurwa, to ile będzie. Więc słuchajcie, o co chodzi? Więc firma jest zamknięta. Jestem taki security guard. Kobieta powiedziała, że można zostawić naczepę tutaj. Czekajcie, to się wstawię bardzo prosto. Powiedziała, że nie ma nikogo, nie wie kiedy tu ktoś będzie. Nie wiem, czy tu jest problem. W ogóle cały Dallas jest sparaliżowany, znaczy całe te okolica. Dzisiaj jeszcze ma być następna śnieżyca. Sparaliżowany jest, bo nie ma prądu. Tak jak mówiłem, no to widzieliście wczoraj. Te światła czy dzisiaj nie działają. Stacje benzynowe, to nie wiem właściwie, czy one mają ten prąd, czy nie? No tam widziałem, że ludzie się nakowali, nie? Nie ma, kurde, paliwa, podobno, w tym na Flying J, czy miało brakować, więc to też jest taka trochę nieciekawa sytuacja. Wszystkie sklepy są pozamykane. Nawet takie sklepy, co McDonald's, tego typu, takie meksykańskie kantyny, co tam to jest, jakaś taka restauracja meksykańska. Wszystko jest zamknięte. Tutaj nawet ten kolega, kurde, nie wiem jak to się nazywa, ten Indus powiedział, że że nawet nie działa żaden Uber Eats, czy ten DoorDash, takie co sobie można zamówić przez aplikację, że ci przywożą na przykład z McDonald'u jedzenie, ten typ, nie? Nie wiem, czy tam w Europie jest takie coś, czy coś, na pewno coś podobnego macie. To nie działa, bo restauracje są pozamykane, więc właściwie taki truck stop, dlatego wczoraj taki burdel na tym truck stopie był, taka kolejka była, bo wszystko jest zamknięte. Truck stopy to jest taka jedyna z rzeczy, które jakoś tam, nie wiem, funkcjonują, czy mają jakiś generator na prąd, czy co, ale no nie, bo wszystko wczoraj działało normalnie na truck stopie, nie? Więc wszystko jest pozamykane, dlatego tak mało ludzi jest na tych autostradzie, widzicie, teraz ja rozumiem,
paraliż. No jeszcze najgorsze to jest to, że teraz jeszcze ma spaść śnieg, kurde, przez następne półtora dnia. I tak, więc tutaj jak zostawi się naczepę, ona powiedziała, ta kobieta, znaczy ten security, że tutaj nie ma gwarancji, kiedy oni to zrobią. To może potrwać tydzień, dwa. Dzwonię do firmy, powiedzi, nie ma mowy, żeby naczepę gdzieś zostawić. U nas to nie. Nie mamy innej, nie ma, u nas to tak nie działa. No nie mamy w Dallas, czy w ogóle w Stanach jakiejś bazy, hali swojej, czy cokolwiek. Więc szukają na pewno mi jakiegoś warehouse'u, gdzie to zrzucić. Ale tutaj taki następny kierowca, co był, mówi, że wszystko jest zamknięte. Nie znajdziesz teraz warehouse'u, bo nie ma prądu nigdzie. To więc większość Dallas, w ogóle ten area cały, ten cały, kurde, ta metropolia i Fort Worth i w ogóle wszystko jest zamknięte, te warehouse nawet, nie? Dlatego na przykład, no, teraz ja rozumiem, dlatego tyle ludzi na tym tak stopie było, bo to jest jedyne takie miejsce, gdzie praktycznie coś, jakoś coś funkcjonuje. Kurde, ale jaja. No to ludzie, to nie wiedziałem, że to aż tak to jest taka tragedia. I co dalej, no? Nie wiem, no szukają mi, ale co będzie z tego, ty, ja też tak chcę, kurde, jak najszybciej to skończyć, bo ja chcę jakieś miejsce zarezerwować na trackstopie, czy cokolwiek. Bo ja nie mogę, znowu będę, kurde, ten, bo ja na lodzie zostanę, nie? Więc kurde, ja tak nie chcę, tak jak wczoraj, ledwo co jakieś miejsce, kurde, dostać. Ja bym chciał jak najlepiej się tego albo się pozbyć, albo gdzieś w ogóle mnie wyrzucić, kurwa, za Dallas. No bo to jest taka sytuacja, ludzie, no fucking. Pierwszy raz taki coś, taki paraliż, ty. I nie wiadomo co dalej, no szukają czegoś jakiś. Ale kurde, mówię, no. Ja muszę wiedzieć co dalej, bo kurde, ja chcę albo zarezerwować sobie miejsce, albo coś, no. Bo nie będę znowu, tak jak wczoraj, nie chcę, żeby tak jak wczoraj była sytuacja, kiedy siedziałem, kurde, 3 godziny czekałem na miejsce, nie, na trackstopie. Więc jakbym już wiedział, co się dzieje, to mniej więcej bym chociaż tą rezerwację mógł zrobić, chociaż też prawdopodobnie do 5 bym czekał, zanim spedycja powrotna mi coś da. Ale najpierw to oni muszą znaleźć jakiś warehouse, co mi dzisiaj weźmie. Nie, może dzisiaj mi nikt nie weźmie, ale... Mnie to nie przeszkadza zaczekać, kurde, tylko weźcie coś w stylu zorganizujcie. Bo dzisiaj znowu, jak śnieżyca spadnie, no to co? To jutro znowu, to będzie jeszcze... To jutro ten problem, nie ten. Ja dziękuję, w jakim czasie tutaj przyjechałem, kurde. Ja się jeszcze muszę zatankować, po pierwsze. Idę, fach, kurde, i paliwo. Naczepa jeszcze tam jest okej, ale też by... Trzeba by ją zatankować. Kurde, ludzie, no fucking. Taka sytuacja w pizdu, no. Więc tak, no. Więc zostałem z ładunkiem na lodzie, no. No. Tymczasem, co u mnie? Więc tak, znowu dzisiaj ładunek. No, firma jest zamknięta. Nie ma prądu, nie ma nic. Firma jest zamknięta aż co najmniej do poniedziałku. Dzisiaj mamy wtorek, no to ja nie wiem, czy tak nie za bardzo mi się zdaje, że u mnie mi się uśmiecha, że ja tydzień siedział z ładunkiem. Więc co dalej? No powiedział mi, dobra, jedź, wiesz co, na trackstop, zobaczymy co się jutro dzieje, tylko że oni już wiem, że jutro to już będzie szukanie warehouse'u jakiegoś, który jest otwarty, lokalnej jakiejś firmy transportowej, żeby zrzucić ładunek, bo internet, mówię, no firmie nie pasuje takie, że ja siedzę, nie? Ale problem z tym, że naprawdę tutaj, patrzcie, no dzisiaj trochę Dallas odżył, dzisiaj trochę lepszy, warunki są, trochę już więcej ruchu jest, ale na przykład bardzo dużo jest miejsc zamkniętych, bo nie ma prądu, ludzie, no nie ma prądu, no trackstopy przed Dallas, to tutaj był ten kierowca następny, mówi, że są kompletnie zamknięte, bo nie ma prądu, pozamarzane rury. Nie ma nic, zamknięte po prostu, nie ma, nawet trackstop zamknięty, no. Więc tam nie ma po co nawet jechać. Akurat te dwa tutaj, tutaj jest więcej jest takich jakichś stacji, gdzie tam parkingi są. Mówię, to jest ogólnie trudno jest tam Dallas, Fort Worth,
cały, to tak to nie są najlepsze miejsca do parkowania. Ale ten. Więc ten Pilot Flying J to taki najbardziej uczęszczany, bo to są tak, to jest ta sieć taka dość, no ta sieć, no. Sieć i ten TA też jest, nie? Nigdy nie byłem na tym TA-u akurat, ale te trzy, bo to są takie znane, znana firma, jak to powiedzieć? Chain, kurde, no cholera jasna. Sieć, o, sieć truck stopów, no znanych, to są takie topowe truck stopy tu w Ameryce, nie? W Kanadzie. Więc są jakieś takie mniejsze, obskurne, no, ale mówię, tutaj za punkty, prysznica za darmo itp. itd. Nie? Więc to jest jedyne miejsce, to tutaj jeszcze mogę się zaparkować. Znowu zamówiłem miejsce, zarezerwowałem, żeby na dzisiaj mieć i mówię, no ma padać śnieg dzisiaj, jutro i tam, nie wiem, pojutrze, tam jakieś resztki, więc mi chodzi tylko, żeby mieć parking. Jutro będę się martwił, co dalej, znaczy martwił, no firma będzie się martwiła, co dalej z ładunkiem, no bo mówię, im nie pasuje też, żebym ja siedział tutaj za długo. Zobaczymy, co dalej, no jak firma, aha, no dobra, do czego dążyłem. Więc tak, tutaj przejeżdżałem, teraz tak bardziej się przyglądałem. Słuchajcie, naprawdę wszystko tu jest zamknięte, na przykład takie McDonald'y i takie restauracje, które są otwarte, czy na wynos, czy cokolwiek, wszystko jest zamknięte, wszystko pozamykane. To jest, czekajcie, na lewej nie mogę być. Już nie, to jest jeszcze nie, lewa jest obśnieżona, dobra, to jeszcze jest ok. Chodzi mi, że wszystko jest zamknięte. Po prostu nie ma prądu, nie? Czy tam ileś tam procent w ogóle. Tutaj to mówię, no to klęska taka trochę, że jest. Mówię, nie dość, że COVID, to jeszcze teraz kurde śnieg. A śnieg, ludzie, okej, okay, to pierwszy raz podobno od 6 lat śnieg spadł, ale pierwszy raz od 30 lat. Tyle śniegu i takie temperatury. Czyli to, co ja nagrywam, to jest 30 lat. Takiego czegoś nie było, czekajcie, ja muszę na 20 czy na 30? Na 30 chyba, ja tak? Gdzie te truck stopy są? Na 20. Więc to jest pierwszy raz od 30 lat tyle śniegu i takie temperatury. Więc jestem świadkiem. Tylko, że no mówię, no fajnie, ładnie świadkiem być tego, ale co z tego, kiedy ja. Kurde, tu jestem uziemniony, nie? Nie, no na pewno coś wymyślą, bo to mówię. To tam raczej takich, tylko mi się zdaje, że oni sami mają problem ze znalezieniem kogoś, kto by ten ładunek wziął. No bo tu jak wszystko jest pozamykane, poszło mu, ono mi poszło. Jak wszystko to jest pozamykane, to tutaj naprawdę, to ja teraz właśnie widzę, dlaczego takie mało ruchu jest, no bo wszystko jest zamknięte, po prostu firmy same zamknęły drzwi, bo czy nie ma, albo po prostu, bo nie ma prądu, albo po prostu, że no takie warunki i koniec, nie? Więc mówię, no dzisiaj to się dowiedziałem właśnie z tym, kompletnie z tym prądem, nie? Że tu jest w ogóle cały klęska żywiołowa, znaczy nie wiem, to nie jest klęska żywiołowa, jak to inaczej nazwać, ale że nie ma prądu nigdzie, nie ma paliwa, rury pozamarzały, gdzie nie gdzie, tam gdzie nie są jakieś. Ja nie wiem, jak to działa, czy nie wiem, jak to robię, nie jestem hydraulikiem, nie wiem, jak to działa, ale więc dlatego tutaj na przykład na pilocie też na przykład nie ma pryszniców, dlatego ja tam nie chcę na tym pilocie być. Prysznice są, ale właśnie rury pozamarzały i nie działają, więc jadę tam się zatankować. Albo na Flying J, to samo jest, nie? Ładnie, pięknie, ładnie prysznice będę miał, więc jestem dalej. No, na przykład tutaj stacja Fuel City, widzę, że to jest zamknięte, o, no, kompletnie zamknięte. Robię z boku tak, a nie, tutaj palmy są. Jakaś mała taka farma, gdzieś te chodziły krowy, znaczy takie jaki. Z takimi dużymi rogami. A, czyli na przykład to tak jak ten kolega, co mówił, że tam te TA i Loves gdzieś tam przed Dallas nie są zamknięte, bo nie ma prądu. To tutaj nie
taki, dość duża taka stacja, też kompletnie zamknięta. No to to robi sens, to robi sens, kurde. No to ja, ty akurat mówię, no to jak dobrze, że mam szczęście, że ten Flying J jakoś, kurde, tam ten prąd ma. Nie wiem, jak tam z tym paliwem, kurde, ja muszę ludzie nabrać paliwa, dlatego ja pojadę na ten, na pilota najpierw, żeby paliwo wziąć, muszę defa nalać. Bo Flying J już wczoraj coś mówili, że tylko 2 godziny paliwa zostały. Dzisiaj kiedy tam widziałem na pompach ciężarówki na red, ale to ja nie wiem, czy to ktoś się tankował, czy o co tu chodziło. Kurde. Ale czasy, kurde, no. Ja mówię, świadkiem jestem. Świadkiem, kurwa, klęski żywiołowej w Dallas. Co tu się dzieje? Czemu tak ludzie tutaj zwalniają? Co tu się dzieje? Jakiś wypadek był, kurde. No fuck. Kurwa, no nie mówcie mi. Przecież fuckiem wszystko było na zielono. No, vera jasna. Left lane. Czekaj, co tu się... Nie, to jest coś innego. Co tu się dzieje? Ty? Konstrukcja? Ale gdzie konstrukcja? Teraz przecież tutaj... Coś tu się musiało stać. Kurwa, no. Jeszcze mi teraz brakowało. Się wpieprzyć w jakiś korek. No nie wiem. Co chodzi? Się rozkraczył, ale tutaj na tym, na takim pustym. Thank you very much. Co tu się stało? Kurde. Coś się stało. Zobaczymy na kamerce. Kurde, ile policji. No nie wiem, nic nie widać. Co tutaj się dzieje? Zatrzymali kogoś? Czy ktoś się rozkraczył? Czy to jakieś te są? No nie, jakiś wypadek. No nie, no zderzyli się. Dobra, dobra. O. No dobra, nie widzę, że nawet dość takie uderzenie dość dobre było. Ale to nie to, że ktoś chyba w pocisk wpadł, tylko normalne uderzenie. Dobra, idziemy dalej. Ciekawe, kurde, jak dzisiaj znowu będzie walka o, kurde, miejsca na tym, rezerwowane miejsca, tak jak wtedy wczoraj musiałem czekać 3 godziny. Ten cały security guard, kurde, musiał ludzi wyrzucać. Czekało, kurde, no 3 godziny, no dobra. Wczoraj już byłem tam o tej porze, dzisiaj jeszcze się zatankuję, zanim dojadę. Dzisiaj trochę ten dzień jest widać taki troszeczkę lepszy. Tylko najgorsze jest to, że jak ludzie mają dostawy tutaj w Dallas i jest dużo firm zamkniętych, no to jest problematyczne. Bo już na przykład, już jak byłem u tego klienta, już na pilocie, co ja akurat tam nie chciałem stać, bo nie ma prysznica, są zamarznięte. Nie chciałem tam być, ale już były wyprzedane wszystkie te, kurde. Zjeżdżam na pas, bo tutaj, kurwa, tak jeżdżą fucking na moim pasie ludzie. No, tu wszędzie kolejki, bo te, po paliwo, bo kurde, dużo stacji jest pozamykanych, ale jaja. Kolejki jak za kurde klęski jakieś. Więc tak, już tam nie było miejsc. Szybko na Flying J'u zamówiłem miejsce, nie? Ale mówię, aby to nie było, że tutaj, bo dzisiaj znowu ten śnieg ma padać, kurde, to wszyscy znowu się zjadą, albo ci, co mają ładunki, to nie mogą po prostu rozładować i stoją, tak jak ja, nie? Ale to mówię, stać w takim mieście, ludzie, to kurde, tutaj z ciężarówką, to nie jest wygodne, no. Ja mówię, no trzeci dzień płacę za miejsce, no bo tam myszy nie wciśniesz, te darmowe miejsca zapomnij, tam nie ma, kurde, to fucking normalnie to by tam znalazł zawsze jakąś dziurę, nie? Ale teraz z tą pogodą, czekajcie, ja muszę w ogóle, jest tam 20, bo znowu, żebym się nie zagadał. Więc przygody, kurde, w Teksas, w Dallas, kurde, pierwszy raz od 30 lat, takie coś. W Teksasie.
Gostek na autostradzie, na prawym pasie. No kurwa, że ja nie mam rejestratora teraz. Wideo. Cofał się, ty cofał się, na kurwa, na pasie. Ja pierdolę, czy ludzie są popierdoleni, kurwa? Cofał się na autostradzie, włączył migacze i se cofał. I to, ale kurwa, przecież tutaj nie ma. To było na prostej i nie było, że to jest zaśnieżone. Normalnie na takim mokrym. What the fuck, motherfucker. Kurwa, wczoraj to samo, wpierdoliłem się, żeby na tą dwudziestkę wjechać. 1,5 mili przed gostkiem, który kurwa, o ja pierdolę, on też tam jedzie. Fuck! Wczoraj to samo, kurwa, za taką łajzą jakąś, co jedzie 30 na godzinę, kurwa. To jest autostrada, gostek, kurwa mać, wczoraj to samo. Zamiast wyprzedzić, to ja jechałem, a potem już było za późno wyprzedzać i tak człowiek się ciągnie za takim gostkiem. No dobra, nie boi się tego, ale przecież to jest... Dobra, trzeba tak kurde się pojadą, nie? Mówię, no jedziemy, no oczy aż 40 pojechaliśmy, ale czekaj, teraz zwolnimy na zakręcie, kurwa mać. Wczoraj to samo, w tym samym miejscu. A mówię jeszcze, kurwa, wyprzedzę gostka, bo widzę, że będzie chujnie, ale tam z przodu mówię, ach kurwa, nam za duży ruch był. To potem, kurde, będę miał problem wjechać, nie? No i takie ciągnięcie się za takimi gostkami. Cholera jasna. Tak, firma mi mówiła, zatankuj się. Ja mówię, ty, no, jadę się zatankować, bo ten, a firma mówi, zatankuj się, bo kurde, wszędzie są te pozamykane, kurde, stacje paliwowe, więc cholera, oby tutaj minie ten. Kurwa, oby tutaj tego paliwa było. Nie są żarty, kurwa, ja naprawdę muszę się dotankować, nie są jaja. Teraz trochę, kurwa, dało mi to do myślenia, że cholera, może być problem, jak tutaj nie ma nigdzie paliwa, to żeby tu nie zabrakło, kurwa, na tych trackstopach teraz. Jezu, gostek, nie hamuj! Jezu, dlaczego? Kurwa, dlaczego? Co ty, kurwa, robisz? Ja pierdolę, gdzie on kurwa teraz będzie zjeżdżał? Co ty? Ja pierdolę, co ty kurwa robisz, człowieku? Ja jebie, kurwo ty, spierdalaj, what the fuck, motherfucker? Kurwa mać! Pierdolona, no. Widzę, tutaj korek się zrobił. Kurwa, bo wszyscy do McDonalda czekają. Jedźcie, kurwa, ludzie, w pizdu. No i fakiem już, że żółte. Korek do McDonalda. No dobra, to ja sobie teraz postoję i ktoś jeszcze znowu wjedzie. Aha, no tak, ci co do McDonalda jadą, teraz ja będę zablokowany. Kurwa mać, fakiem. Ach, pierdolę. Chociaż nie, dobra, jeszcze na razie nikt nie tego. Jedź gostek, bo ja mogę naprawdę, bo jadę, ale kurwa. A nie, co oni, kurwa, ci ludzie. Ja tutaj, kurwa. Co oni tutaj? A nie, no dobra, akurat ten ostatni do McDonalda jedzie. Ja pierdolę. Kurwa, nie przejadę, no. Fuck. Kurwa, gostek, podjedź. Kurwa, gdzie ci ludzie mają głowę? What the fuck, man? Dobra, ja rozumiem, że do McDonalda...